Jak pokazuje raport pod tytułem Czy Polak ufa swojemu pracodawcy, który został przeprowadzony przez agencję Pro Content Communication, ponad połowa respondentów, dokładnie 52%, darzy swojego pracodawcę zaufaniem. Tylko 17% ankietowanych przyznaje, że nie darzy swojego szefa zaufaniem. Jako powód utraty zaufania do pracodawcy Polacy wskazują manipulowanie informacjami, niemówienie całej prawdy oraz brak dostępu do informacji. Co ciekawe, blisko 20% badanych wskazuje, że straciło zaufanie do swojego pracodawcy po tym, jak zauważyli, że jest nieuczciwy i nielojalny wobec swoich klientów. Co ciekawe, mniej kobiet niż mężczyzn ufa swoim pracodawcom. Wśród badanych kobiet tylko 49% wskazało, że darzy swojego szefa zaufaniem, natomiast mężczyźni ufają bardziej i tutaj 55% badanych mężczyzn stwierdziło, iż darzy swojego szefa zaufaniem. Nasze badanie pokazało, że zaufanie do pracodawcy jest powiązane z poziomem wykształcenia respondentów. Osoby, które mają wykształcenie zawodowe, znacznie w mniejszym stopniu ufają pracodawcom niż osoby z wykształceniem wyższym. Wśród osób z wykształceniem zawodowym tylko 38% badanych ufa swoim pracodawcom, natomiast osoby z wykształceniem wyższym, tutaj ta grupa jest większa i wynosi 60%. Przeprowadzane przez naszą agencję badanie pokazało również, że zaufanie do pracodawcy maleje wraz z wiekiem. Wśród osób młodych w wieku od 25 do 34 lat, aż 60% respondentów wskazało, iż darzy swojego szefa zaufaniem. Natomiast wśród osób powyżej 50 roku życia jedynie 50% badanych przyznało, iż darzy swojego pracodawcę zaufaniem.